moim odpowiednikiem niemieckim, ministrem Pistoriusem, że strona polska będzie skoncentrowana na budowie koalicji państw, które posiadają czołgi Leopard 2 A4. Niemcy będą budowały tą koalicję państw, które posiadają czołgi Leopard 2 A6. W związku z tym odbyło się kilka wideokonferencji, kilka spotkań i mogę powiedzieć wprost, że ta koalicja powstaje. Między innymi, właśnie jak wspomniał pan prezydent, Kanada już przekazała do Polski czołgi, na których ćwiczą się żołnierze ukraińscy wraz z instruktorami kanadyjskimi. Czekamy na czołgi norweskie, są instruktorzy norwescy, również także są zaawansowane rozmowy ze stroną hiszpańską, a więc posiadaczami czołgów Leopard 2 A4. Już jutro odbędzie się kolejne posiedzenie, tym razem w Brukseli, grupy Ukraine Defense Contact Group, a więc grupy państw jeszcze o szerszym formacie niż Sojusz Północnoatlantycki, która koordynuje wsparcie dla Ukrainy. Będziemy rozmawiać na temat wyposażenia Sił Zbrojnych Ukrainy w te właśnie czołgi. Wyzwaniem teraz dla nas największym są części zamienne do tych czołgów. To jest zadanie, które stawiamy przemysłowi niemieckiemu, przemysłowi obronnemu niemieckiemu. I właśnie na ten temat z moim odpowiednikiem i też w szerszym formacie będę już jutro rozmawiał. Ja bardzo mocno chciałbym podkreślić, że my nie czekamy, aż cała koalicja powstanie. My już rozpoczęliśmy, jak państwo widzicie, szkolenie ukraińskich żołnierzy na tych czołgach, w tym świetnym ośrodku szkoleniowym. Jak mówił pan prezydent, czołgiści to ludzie, którzy mają doświadczenia wojenne za sobą. Wcześniej użytkowali sprzęt postsowiecki, teraz szkolą się do użytkowania sprzętu zachodniego. Ten sprzęt ma niewątpliwą przewagę nad sprzętem postsowieckim. Chodzi o to, żeby zatrzymać rozwój Imperium Rosyjskiego. Ukraińcy dzielnie bronią swojego kraju, broniąc niepodległości Ukrainy, bronią niepodległości również wolnego świata. Naszym zadaniem jest wspieranie Ukraińców, ale też chcę bardzo mocno podkreślić, że oprócz tego, że wspieramy Ukraińców, dbamy o rozwój Wojska Polskiego, zarówno rozwój liczebny. Ubiegły rok najwięcej przystąpiło ochotników do Wojska Polskiego, 13 742 żołnierzy. W tym roku pierwsze Abramsy trafią do Wojska Polskiego, uzupełnią w ten sposób te luki, które powstały w wyniku donacji, ale przypomnę, jaka jest różnica technologiczna między czołgami T-72 a Abramsami. Jest ona olbrzymia, tak jak różnica technologiczna między czołgami T-72 a Leopardami. A jeszcze w ubiegłym roku, to razem z panem prezydentem, w grudniu ubiegłego roku odebraliśmy pierwszą dostawę koreańskich czołgów K2 i armatochaubicy K9, a więc Wojsko Polskie się wzmacnia, Wojsko Polskie się rozwija, bo jest gwarantem bezpieczeństwa naszej ojczyzny w formacie również Sojuszu Północnoatlantyckiego i w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Na zaproszenie pana prezydenta już w przyszłym tygodniu wizytę w Polsce złożył prezydent Joe Biden, a więc jest to też wyraz tej naszej skuteczności, polskiej skuteczności w zabieganiu o wzmocnienie bezpieczeństwa w Polsce, ale także na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc chciałbym zapewnić państwa, że będziemy dalej konsekwentnie wzmacniać Wojsko Polskie, będziemy wspierać Ukrainę, bo wolna Ukraina oznacza wolną Polskę. Dziękuję. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję panie premierze, dziękujemy szanowni państwo.